jest ze stolicy światowej mody. Autorką koncepcji stroju wyłonioną w drodze otwartego konkursu organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jest Edyta Pietrzyk, która jest z nami. Architekt, projektant, architekt mody, którą ubrania tworzy na bazie korelacji między modą a architekturą jako dziedzin pokrewnych opierających się na funkcjonalności, odpowiednim kształtowaniu, proporcji i potrzebie subiektywnego piękna. Edyta Pietrzyk jest absolwentką Międzynarodowej Szkoły Kostiumografii i Projektowania Ubioru w Warszawie. Brała udział w wielu konkursach, zdobywała laury, a dziś będzie miała okazję pokazać Państwu te stroje, które nosić będzie przez najbliższe 6 miesięcy polski personel pawilonu polskiego. Bardzo prosimy, zapraszam na pokaz mody.